Witam Państwa bardzo serdecznie przy tej pięknej pogodzie. Witamy na obiekcie Mosiru, na boisku sportowym na Piątkowej. Tutaj spotykamy się nie bez przyczyny, ponieważ gościmy wspaniałego człowieka, ambasadora Nowego Sącza, ambasadora festiwalu biegowego, a także pretendenta do kadry narodowej w 24-godzinnym biegu. Karola Bosego Wirusa Trojana, który zaraz opowie nam o swojej pasji, o tym, jak należy biegać, żeby biegać zdrowo i jak należy zdrowo żyć i zdrowo spędzać czas. O tym wszystkim zaraz opowie nam Karol. Serdecznie zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj dzień poświęcony zdrowemu stylowi życia. Dlatego właśnie gościmy Karola Bosego Wirusa Trojana, który nas będzie namawiał do tego, jak zdrowo żyć, jak aktywnie spędzać czas, a przede wszystkim, co robić, żeby biegać w sposób tak naprawdę przemyślany, bo za chwilę się dowiemy, że wiele osób zaczyna biegać, a potem bardzo szybko rezygnuje. Dlaczego tak jest, postaram się dowiedzieć od mojego dzisiejszego gościa. Witam Cię bardzo serdecznie. Witam serdecznie, Aniu, witam Państwa. Bardzo Ci dziękuję, że zgodziłeś się dzisiaj tutaj z nami spędzić te przedpołudnie piątkowe i opowiedzieć nam tak naprawdę pokrótce o swojej pasji. Bo jak dobrze wiemy, Karol jest ambasadorem Nowego Sącza i ambasadorem festiwalu biegowego. Powiedz nam, wiem, że to jest bardzo ogólnikowe pytanie, ale jak to się wszystko zaczęło? Twoja kariera i tak naprawdę początki biegania. Czy interesowałeś się biegami tak naprawdę od najmłodszych lat? Czy gdzieś tam w tobie pojawiło się, nie wiem, w późniejszym okresie twojego życia? Zacznijmy może od tego, że kariera to bardzo znośnie powiedziane, że powiem, jak zacząłem biegać, jak w ogóle trafiłem do biegania, na bieganie, można to różnie odmienić. Tak naprawdę zaczęło się to w 2015 roku. Od marca 2015 roku zacząłem pierwszy trening, taki świadomy trening biegowy. Chwilę wcześniej, z początkiem roku, jeszcze pracowałem wtedy w firmie RTCK Ruch To Co Kochasz, to jest sądeckie wydawnictwo. I tam poznałem swojego trenera, z którym zaczynałem biegać, Andrzeja Tokarza. Te pozdrowienia dla Andrzeja. I mam nadzieję, że się zobaczymy wkrótce, bo rozbiegany i to dosłownie. I wtedy padła taka idea, aby w firmie, jeżeli będą chętni, wybrać się na jakiś bieg. A z racji tego, że Andrzej lubił biegi przeszkodowe, padło na Ramagedon. To są takie biegi tak zwane OCR-y, czyli właśnie różne biegi z przeszkodami, spinanie się, czołganie, przeskakiwanie różnych pagórków, ścian. Tak. I postanowiłem jednak, że wezmę w tym udział. A dlaczego to było jednak, że postanowiłem? Ponieważ u mnie lęk wysokości dosyć szybko się uruchamia, dlatego wiedziałem, że na 4-metrowych ścianach czy na linach, na których trzeba się wysoko wdrapać, będę miał problemy, że to będzie przezwyciężenie tak naprawdę swojej niemocy i takich obaw. Czyli też takie samo zaparcie było, tak, prawda? Że chciałem też zrobić coś szalonego, bo wtedy to tak uważałem, do dzisiaj uważam, że to są szalone biegi dla siebie, ale też żeby wtedy, mając małe dzieci, żeby móc pokazać dzieciakom, że warto poprzez przykład iść i robić różne ciekawe rzeczy. I tak się zaczęło. Andrzej też zdecydował, z racji tego, że nie wszyscy byli rozbiegani, czy w ogóle byli aktywni, że zaczniemy od pierwszych treningów biegowych. I tak naprawdę do biegania wszedłem nieświadomie, czyli właśnie przygotowując się do Ramagedonu. Ale po jakimś czasie, nie wiem, plus minus, to mogło być po miesiąca, może nawet krócej, jak zacząłem treningi biegowe, zafascynowało mnie samo bieganie i cel Ramagedon wszedł na drugi plan. I tak zaczęła się przygoda, tak zaczęło się zbieganie. Mhm. A powiedz mi, Karolu, jak oceniasz kondycję ludzi tutaj w naszym rejonie, konkretnie w Nowym Sączu? Czy ludzie biegają? Czy jest ich dużo? Czy chcą biegać? Spotykasz się przecież z ludźmi na co dzień, czy prowadzisz swoje grupy, prawda? Czy jest ich dużo? Kiedyś tak naprawdę w Nowym Sączu była moda na bieganie. Teraz widzę tych ludzi mniej, nie wiem, dlaczego tak jest. Czy też tak uważasz?
ludzi dalej jest dużo, jak można zobaczyć na tych najbardziej uszczęszczanych ścieżkach, czy rowerowych, czy właśnie pieszo-biegowych. Natomiast faktycznie widać troszeczkę takie rozproszenie, że przez sytuację, tak wydaje mi się, że to przez sytuację, która zapanowała, dużo zawodów biegowych zostało odwołanych i ludzie tak naprawdę stracili cel tego biegania. Bo ludzi można podzielić motywację osób, które biegają, na takich, którzy biegają dla siebie, bo chcą zrobić coś dla zdrowia, i drudzy, którzy mają stricte cel sportowy. Jeżeli mają jakieś zawody, to się pod nie przygotowują. Jeżeli nie ma, ta motywacja spada. No oczywiście trzecia grupa mieszana, najwięcej osób, czyli biegamy dla siebie, też pod tym się podpisuję, ale również lubię rywalizację. A co z tą motywacją? Jak ci ludzie, którzy tę motywację stracili właśnie w tym okresie pandemii, gdy trzeba było siedzieć tak naprawdę zamkniętymi w domach, co zrobić, jak zmotywować ponownie tych ludzi, żeby wyszli z domu i zaczęli biegać? Myślę, że najłatwiej jest znaleźć sobie kogoś, kto chciałby ze mną pobiegać, prawda? Bo samemu wyjść z domu, albo jeżeli jest tak jak dzisiaj bardzo słoneczna pogoda, jest ciepło, albo gdy pada deszcz, co gorsze, prawda, dla większości, ciężko jest wystawić nos przed drzwi domu, ale uwierzcie, że jeżeli się już wyjdzie, zamknie się za sobą drzwi, to już jest łatwiej, a tym bardziej, jeżeli wiemy, że ktoś na nas czeka i chce razem z nami spędzić aktywny czas. Czyli po prostu znaleźć sobie jakiegoś towarzysza, który z nami wyjdzie z domu, prawda, i ewentualnie zgłosić się do ciebie. Tak samemu, to tak jak mówiłeś, no jest dosyć ciężko, tak? Trzeba mieć takiego motywatora, który się tam pociągnie za sobą, prawda, i podpowie też, jak tak naprawdę ćwiczyć, jak zaczynać bieg. No właśnie, jak zaczynać, bo mamy może wśród naszych widzów osoby, które chciałyby zacząć biegać, nigdy tego nie robiły. I co robić, jak się przygotować? Na początku mentalnie, czyli chcieć, no od tego zaczniemy, a drugie, tak naprawdę bieganie trzeba zacząć od marszu. I od marszu biegów, czyli właśnie na początku idziemy, spacerujemy i biegniemy. Przeplatamy te jednostki czasowo. Natomiast jeżeli ktoś naprawdę nie miał wspólnego nic z jakąkolwiek aktywnością, jest po prostu takim biurkowym człowiekiem, który lubi siedzieć za biurkiem albo musi siedzieć za biurkiem z racji swojej pracy, to polecam od marszu zacząć i później stopniowo pod okiem najlepiej kogoś, kto już biega, stopniowo przechodzić kolejne, nazwijmy to, fazy wtajemniczenia. Jak jeszcze? Trzeba gdzieś tam jakiś strój sobie zakupić specjalny, albo zacząć dietę, zrobić się odżywiać? Co jeszcze proponujesz? Tak, jeżeli chodzi o dietę, wszystko w granicach rozsądku, szczególnie na początku, bo jeżeli będziemy od razu sobie wszystkiego zabraniać, no to na pewno nie wyjdzie nam ta dieta na zdrowie, bo zaczniemy później i podjadać i wracać tak naprawdę do swoich starych nawyków, bo nie będziemy widzieć sensu takich mocnych ograniczeń. Natomiast jeżeli chodzi o strój, który wspomniałaś, nie jest on najważniejszy, bo zdarza się tak, że osoby, jak to mówię, turbobiegacze zaczynają od najdroższych ubrań, kupują najdroższe buty, sprzęt, na przykład zegarki, prawda, opaski, jakieś monitorujące aktywność, a zapominają o najważniejszym, czyli właśnie ruchu. To jest ważne szczególnie przy zmiennej pogodzie, ale też nie popadajmy w skrajności, bo jak w każdym sporcie, sprawdźmy, czy to jest dla nas, bo oczywiście bieganie może nie być dla każdego, nie każdy może polubić tą formę aktywności, a jeżeli polubimy, wtedy możemy już w siebie inwestować. A jaka jest częstotliwość biegania do początku? Myślę, że na początku najlepiej, myślę, jestem pewien, zacząć od 2-3 razy w tygodniu, ale bardzo spokojnie. W tym momencie powinniśmy słuchać rozumu bądź osoby, która nami kieruje na początku naszej aktywności, kiedy rozpoczynamy bieganie, bo serce i ambicja mówi dużo, natomiast jednak rozumu trzeba posłuchać, bo bardzo często się zdarza, że osoby zaczynają nie od marszu, od marszobiegów, bo myślą, nie, to jest dla cieniasów. Nie, to nie jest dla cieniasów, to jest dla osób, które chcą nie biegać przez miesiąc, dwa,
po które chcą biegać przez całe życie. Bo jeżeli zadbamy sobie już na samym początku o własne zdrowie i systematycznie przygotujemy nasz organizm do tego, żeby podnosił próg wydolności i też stopień zaawansowania, to oddzięczy nam się naprawdę przyjemnością samego biegania i od tego myślę, że warto zacząć. A jaka jest najlepsza pora dnia do tego, żeby biegać? Czy obojętnie kiedy wyjdziemy sobie na zewnątrz i zaczniemy biegać, czy preferujesz poranki, czy wieczory? Powiem tak, w mojej przygodzie z bieganiem, czyli już przeszło 5 lat, były różne pory. Najczęściej były one związane z czasem wolnym, do czasu, kiedy postanowiłem skupić się stricte na bieganiu, kiedy przewartościowałem troszeczkę, że bardziej układam pozostałe rzeczy zawodowe pod bieganie, niż bieganie pod rzeczy zawodowe, ale to są różne też etapy. Ale żeby odpowiedzieć konkretnie na pytanie, tak naprawdę trzeba sprawdzić sobie, jak to lubi biegać i też jak woli. Bo są osoby, które rano czują się pełne życia i dla nich wstać o godzinie 4 rano i w ogóle wstać, a dodatkowo jeszcze pobudzić się aktywnością, nie jest to problem. A z drugiej strony są osoby, które dopiero wieczorem tak naprawdę nabierają takiego rozpędu. Przy czym wieczorne treningi też trzeba uważać, żeby nie były bardzo późne, aczkolwiek sam też tak biegałem. Tylko trzeba mieć to na uwadze, że po treningu jednak organizm jest pobudzony i od razu będzie nam ciężko zasnąć. Więc dla każdego coś miłego, jeżeli mamy czas w ciągu dnia, biegajmy w ciągu dnia, byle się ruszać. Jeszcze takie pytanie odnośnie obuwia. Karol biega boso, to już oczywiście wszyscy wiedzą. Natomiast oczywiście są osoby, które, znaczy znam kilka osób, które chcą Ciebie naśladować, ale jeszcze im się nie udaje. No bo jest to stosunkowo trudne, prawda? Biegać boso. Czy trudne? Też rozpoczynałeś przecież bieganie boso, prawda? Tak, rozpoczynałem. Dla mnie gdzieś to było bardziej naturalne, bo po domu czy wokół domu chodziłem boso i od tego polecam zacząć, bo istnieje ta bariera, prawda, przejścia, co ludzie powiedzą, bo jednak pokazanie się boso wśród mieszkańców miasta budzi różne opinie, czasami skrajne, ale nie jest to naprawdę trudne, tylko trzeba robić to z głową. Trzeba zmienić też technikę, bo nie każdy o tym wie, technikę chodzenia i biegania, czyli nie chodzimy i nie biegamy odpięty, tylko ze śródstopia. A co to jest śródstopie? Nie odsyłam Was do Wujka Google. To jest ta poduszka między palcami a środkiem stopy. I jeszcze jedno takie pytanie, które bardzo mnie samo interesuje, odnośnie posiłków. Czy, oczywiście nie jemy na pewno dużo przed bieganiem, prawda? Natomiast jeżeli ktoś nie lubi jeść, sobie coś zje przed bieganiem, to na pewno źle się czuje, prawda? Jak polecasz tutaj to wszystko dopracować sobie, prawda? Czy można coś lekkiego zjeść przed biegiem, czy na przykład 2 godziny przed biegiem nie jemy, czy są jakieś konkretne zasady? Większość takich pytań ma jedną odpowiedź. To zależy. To zależy indywidualnie od każdego człowieka, ale nie polecałbym jeść niczego ciężkostrawnego. Różnie przed biegiem, przed zawodami, stosowany jest, jak rozmawiamy wśród biegaczy, sam na przykład stosuję, też również zawierające błonie pieczywo, ale to są na tyle małe ilości, wiem, że mój organizm to akceptuje, na przykład chleb z masłem i żdziełem. Musi być truskawkowy, bez tego nie ruszam na zawody. Każdy ma jakieś swoje takie rytuały startowe, ale przed samym bieganiem, jeżeli to, szczególnie to jest początek naszej aktywności, dopiero zaczynamy biegać i nie znamy swojego organizmu, warto godzinkę przed biegiem na pewno nic nie jeść. Z czasem każdy z nas zobaczy, że może nawet zjeść przed samym biegiem i też organizm, w zależności co zje, będzie dobrze reagował. Mam tu na myśli osoby biegające biegi długie, czyli właśnie już powyżej maratonu, czyli powyżej tam 42 km, 195 metrów. Albo biegi wielogodzinne, czy kilkunastogodzinne, czy kilkudniowe. Prawda? Bo tutaj nie da się wyrzucić tego jedzenia i nie jeść na przykład przez dobę, 2 doby,
więc musimy przyzwyczaić organizm do tego, że biegamy i jemy, ale dla osób, które dopiero zaczynają przygodę, tak jak mówię, godzinkę przed dniem, ewentualnie pół godzinki wcześniej sobie coś drobnego, naprawdę jakąś taką drobną przekąskę, oczywiście zdrową, nie żadne chipsy tutaj w rozumieniu albo tego typu podobne przekąski. Można sobie spróbować i zobaczyć, jak organizm zareaguje, bądź troszeczkę oszukać nasz organizm, czyli napić kilka łyków wody. Organizm zareaguje, że jest nasycony, ale też nie możemy się głodzić, że nie będziemy kilka godzin przed bieganiem jeść, bo nie tędy droga i na pewno to też nie sprzyja odchudzaniu. Czyli po biegach również od razu nie najadamy się. Niektórzy mają takie skłonności do tego, że po biegach stają się bardzo głodni. Czy nie rzucamy się od razu na jedzenie? Nie rzucamy się, ale jemy. Jemy po biegu, żeby uzupełnić zapasy energii, składników, które i mikroelementów, które uciekły z naszego organizmu podczas treningu. Ale też ważne, żeby się nie przejadać, prawda? Czyli nie przebiegliśmy krótki dystans, albo inaczej, nie może krótki, bo w zależności możemy długo biegać i też mniej energii zużywać, jeżeli ćwiczymy organizm, ale gdy czujemy się głodni, zjedzmy. Ja polecam, bo Ania zawsze pyta, dlatego już wiem, czytam jej w myślach jakieś konkrety, polecam banana. Zjeść jednego banana od razu po treningu, uzupełnić wodą mineralną, niegazowaną lub izotonikiem domowej roboty, czyli właśnie woda mineralna, cytryna, troszeczkę soli himalajskiej. Jeżeli ktoś nie ma, może być odrobina zwykłej soli. Sól po prostu wstrzymuje wodę w naszym organizmie, żeby nie przeszło przez nas, ten izotonik nie przelał się tak po prostu bez zostania w naszym organizmie. Karolu, powiedz mi, gdzie można Cię spotkać, jeśli ktoś byłby zainteresowany rozmową z Tobą albo konkretnie rozpoczęciem indywidualnego bądź grupowego treningu. Czy jest taka możliwość? Bo wiem, że prowadzisz jakieś zajęcia również w miejscu aktywności mieszkańców, ale gdzie Cię można spotkać? W zależności od dnia i trasy, a tak naprawdę najprościej złapać mnie, mówiąc kolokwialnie, poprzez media społecznościowe i wtedy możemy się umówić na spotkanie. Moja strona internetowa bosywirus.pl i akademiabosegowirusa.pl. Tutaj zapraszam, prowadzę treningi grupowe, również indywidualne, na wszystkich stopniach zaawansowania, od osób początkujących do zaawansowanych. Biegamy 3 razy w tygodniu najczęściej. Oczywiście dobieramy sobie treningi do stopnia zaawansowania danej osoby. Tak naprawdę, jeżeli ktoś przyjdzie, kto nie biegał, nie ma problemu, również znajdzie tutaj miejsce, bo zawsze dostosujemy tempo do osoby, która, to nazywam, najpóźniej zaczęła sezon, przygotowania do sezonu biegowego, czyli po prostu biega sobie najspokojniej. Zapraszam do kontaktu poprzez Akademię Bosego Wirusa, gdyż treningi, które mamy, grafik treningów ulega teraz zmianie, z racji tego, że też się odmrażamy, bo dotychczas umawialiśmy się przez ten okres, kiedy już można było biegać poprzez naszą grupę wewnętrzną, którą mamy stworzoną, a teraz Akademia już rusza pełną parą, będą nie tylko treningi biegowe, bo chcemy wyjść naprzeciw osobom, które chcą też poćwiczyć, a nie chcą robić tego samemu w domu. To zawsze było tak, że wspólnie biegaliśmy, a treningi takie ogólnorozwojowe każdy wykonywał sam, a teraz będziemy to robić wspólnie, bo wspólnie jest przyjemniej i zawsze można, jeżeli kogoś nie przekonuje, że to, co mówię, jest prawdą, to naprawdę, jeżeli bezpośrednio zobaczymy, jak ktoś inny się męczy, to my też chcemy się pomęczyć i pokazać, że też damy radę. Oczywiście wszystkie te linki, o których mówił Karol, będą widoczne tutaj pod naszym wywiadem i będzie można kliknąć, wejść sobie na stronę Akademii i bezpośrednio do Karola napisać. A ja jeszcze na koniec jedno pytanie. Jakie masz plany na przyszłość związane z bieganiem? Bo teraz dużo biegów zostało odwołanych, ale może jakieś plany dają się, że nam zrobisz?
Dalekosiężnym planem tak naprawdę jest otrzymanie powołania, wybieganie sobie, bo tu nigdy nic za darmo nic nie da, wybieganie sobie powołanie do kadry narodowej w biegu 24-godzinnym jako pierwszy polski biegacz. Ale to nie jest osobna kategoria, tylko na równi z obu tymi biegaczami chciałbym reprezentować kiedyś kraj i dałem sobie taki tutaj termin, jak jest taka maksyma, że cel to marzenie z datą realizacji, czyli chciałbym do końca 2023 roku wybiegać to powołanie i otrzymać. A z takich bliższych planów, jeżeli odbędzie się końcówką sierpnia jedno wydarzenie, czyli Mistrzostwa Polski w biegu 24-godzinnym, chcę wziąć w nich udział i odebrać rekord polski, który do mnie należał, który został pobity o 200 metrów w biegu 24-godzinnym boso i poprawić nieoficjalny swój rekord polski w biegu 12 godzin. Bardzo Ci, Karolu, dziękuję za to, że dzisiaj z nami byłeś i wszystkiego dobrego. Dziękuję i zapraszam do wspólnego biegania bądź jakiejkolwiek aktywności fizycznej. Do zobaczenia. Do zobaczenia.